Dzień dobry, witam wszystkich na Kuba naprawia. A dzisiaj w duecie. No właśnie, z gościem w specjalnym tak. Odcinku. Dzień dobry, to ja tak odrobię, dzień dobry. Co dzisiaj będziemy prezentować? Dzisiaj będziemy budować wzmacniacz gramofonowy. A właściwie przedwzmacniacz gramofonowy, który będziemy zresztą wykorzystywać do gramofonu, który posiadamy. Będziemy na nim słuchać płyty. Tak jest. No właśnie, no to zacznijmy najpierw od rozpakowania tej waszej paczki. I zobaczymy, co tam mamy w środku. No właśnie, to zdejmujemy. Czym to będziemy wzmacniać nasz dźwięk? No właśnie. Gramofonu. Mamy ulotkę, ale o niej za chwilę. I tak, mamy gniazdka. Gniazdka to są jako dodatkowe, sygnałowe. Ale mamy tutaj bardzo ważną rzecz, a mianowicie całą paczuszkę z elementami. I mamy pierwsze, co się rzuca na oczy, to płytka. I ta płytka jest fajna, bo już nie trzeba w niej nic przerabiać, tylko mamy wszystko umieszczone, rozpisane. To jest płytka trawiona i dzięki tutaj tym ścieżkom rozrysowanym nie musimy łączyć tak jak na płytce uniwersalnej, tylko wkładamy elementy i wszystko nam ładnie pasuje. Co mamy tutaj jeszcze ciekawego? Otwieramy i patrzymy, co mamy. Mamy, proszę Państwa, pierwszy rzut oka. Rzuca nam się w oczy wzmacniacz z podkładką. Podkładka jest po to, żeby nie przegrzać naszego wzmacniacza. A jest to wzmacniacz TDA2320A. On jest podobny do układu LN386, który również jest wzmacniaczem. Co mamy dalej? Mamy trzy kondy. Na pierwszy ogień idą trzy kondensatory elektrolityczne. Zaraz wyciągnę kolejne. Już pokazuję. Kondensatory są o wartości 47 mikrofaradów na 35 V. To śruba. To ze stołu zleciało. To. I mamy 100 mikrofaradów na 25 V. I tu mamy kolejne 47, to już pokazywałem. Tu mamy 10 mikrofaradów na 63 V, czyli już na większe napięcie. I tutaj mamy 100, to już pokazywałem. I dalej mamy jeszcze kolejne kondensatory. Zaraz zobaczymy, jakie jeszcze są. To mamy kolejny, co tu mamy? 1 mikrofarad na 100 V, czyli na napięcie jeszcze wyższe. Tu mamy na też 1 mikro. A tu mamy 10 mikro na 63 V. Teraz tak, jedziemy dalej z tymi malutkimi elemencikami. Tu mamy kondensatory ceramiczne i teraz według ulotki trzeba, według instrukcji zobaczyć wartości, bo tu nic nie ma napisane, ale mamy tutaj dwa duże i mamy trzy małe kondensatory. Zaraz zobaczymy wartości. O, tu jeszcze jest jeden. Tak, i tutaj mamy, wydaje mi się, że to też będą kolejne kondensatory. Zaraz zobaczymy, C11. C11, tak, też kondensatory ceramiczne, 3,3 nanofarady. Tu akurat, jeżeli chodzi o napięcie, nie jest podane. Dodatkowo mamy diodę i całą masę rezystorów, którą zaraz sprawdzimy, bo nie ma napisane, nie ma opisane, musimy zmierzyć. Mamy taką specjalny taki wtyk, który możemy zamontować. I mamy jeszcze jeden kondensator. No i teraz przystąpimy sobie, najpierw sprawdzimy te wartości tych rezystorów, żeby było wiadomo, co i jak. No dobrze, to mamy omomierz. I jeżeli nie mamy rozpisanych kolorów przy wartościach naszych rezystorów na ulotce, to należy sprawdzić, tak jak już wcześniej pokazywałem, dotykając dwóch nóg. I musimy przełączyć na większy zakres, bo się nic nie pokazało. I mamy 120 kOhma, czyli to jest złoty, żółty, czerwony, brązowy. Zgadza się. Tak, czyli to jest pierwsze 120. Mhm. Nie ma napisane, może z czymś to... Zapiszesz 120 tu na pasku? Jasne. Dobrze. Teraz mamy następny
17 kilo. Brązowy, szary, pomarańczowy, złoty. To coś jeszcze jest? Zestora nie ma. Brązowy albo, czekaj, srebrny. 17, jest 18 kilo. Czyli... No to, bo to są wartości około podane. To akurat nie jest... Na tym piszemy... 18. 18. Tak jest. Teraz sprawdzam kolejny. O, i kolejny to jest wyższy, jeszcze wyższy. 217... 220. 220 kilo. No to proszę bardzo. Dobra. To bierzemy i zapisujemy. Teraz sprawdzam kolejny. I teraz jeżeli nam się pokazuje 001, musimy przekręcić na niższy zakres. I sprawdzamy 813 oma. 20. Bez kilo. 820. Tu są wartości akurat podane tak około. Wiadomo, że to się będzie nie zgadzać z rozpiską. Nie ma idealnych. Tu mamy 986 oma. Jeszcze raz? 986, czyli to będzie pewnie 990 tak około. Jest coś takiego? 1 kilo jest. 1 kilo. Czekaj, to za na razie go zostawimy. W spokoju przełączamy na wyższy zakres, sprawdzamy. Jeszcze wyższy. Mamy 98 kilo. Stówka. Stówka, no to będzie stówka. I ostatnia plaga, ostatnia partia, zobaczymy, 22 kilo. To będzie gdzieś tak pewnie... Jest równie 22 kilo. Czyli to musi być 1. To jest 22, to jest 1. No i w takim układzie, w takim razie sprawdziliśmy nasze rezystory, wiemy już co i jak mamy przygotowane, to w takim razie zabieramy się za składanie, bo... Jasna sprawa. Jedyne tylko, co jeszcze pokażemy, to schemacik. A mianowicie, to po pierwsze, tak będzie wyglądało podłączone do gramofonu, a tu mamy schemat. Ale schemat to będzie ciężko pokazać. Nie, dobrze, widać. Dobra, to ja go położę na chwilę, żeby był przez chwilę widoczny. Ale jeszcze nie powiedzieliśmy o jednym, jak już złożymy. Jak już Kuba tu dzielnie złoży i polutuje wszystkie rezystory i inne podzespoły, umieścimy to w takiej ładnej, czarnej obudowie, którą będziemy razem potem nawiercać i zrobimy z niej taki wzmacniacz. No to do roboty! No to tak, mamy podstawkę od układu scalonego wsadzoną na płytkę. To teraz bierzemy sobie. Najpierw czyścimy grot lutownicy, to jest pierwsza podstawowa rzecz. Przy okazji trochę będzie takiego warsztatu. I musimy noga po nodze, to jest precyzyjna robota. No i co? Idzie, tylko że to będzie precyzyjna robota. O, proszę bardzo. Wziąłem specjalną lutownicę, która ma mały grot, żeby nie porobić bombli. A jeszcze to takie niebieskie to jest podkładka po to, żeby nam się płytka nie przeważała. To jest pokrywka, tak naprawdę to jest pokrywka od kalafonii, ale dokładnie. Żeby ten, dobra, mamy podstawkę włożoną, tu akurat powiem jeszcze uwaga taka drobna, że tu jest takie tu jest takie wyszczerbienie na płytce, może podniesiesz do góry, to pokażemy. I to wyszczerbienie też jest narysowane na płytce, pokazuje w którym kierunku ma być układ włożony, bo w układzie również jest takie wyszczerbienie. O, tutaj. Super. Czyli gdzie się zaczyna nasz układ? Dobra, w takim razie tak, bierzemy instrukcję do ręki, bo to jest najważniejsza sprawa. I teraz tak, jedziemy, co jest pierwsze. Zaczynamy od rezystorów R1 i R8. Czyli 1 kilo. 1 kilo. Poproszę. Poszukamy w takim razie jednokilowego rezystora. Dobra. Sekunda. Spokojnie, nie ma problemu. I teraz zaraz dam zagadkę. Pierwszą. To jest 1K. Dobra, czyli 1 kilo, jak to było? R1, R8. Tak.
czyli R1 i R8. No to tak, teraz będzie ode mnie zagwozdka dla pana asystenta. Mam układ. Zgiąłem nogi celowo, żeby się wszystko zmieściło. Wkładam w R1. Gdzie to jest? Tutaj jest. A, to się małe dziurki. A, kochany, ja to już nie ten wzrok. Nie no i teraz co zrobić, żeby nam nie wypadł? Najprostszą metodą, bo tak to nam może wylecieć w trakcie lutowania. Albo się przykrzy. Najprościej jest zagiąć nogi. No proszę. Takie to proste. No proszę bardzo. I teraz już nie musimy podtrzymywać, bo to ładnie nam leży. Bierzemy. No, zawsze warto wyczyścić trochę. A to jest fajnie, bo no, ja pierwszy raz. Łapie. No właśnie, pierwszy raz widzę, jak to powstaje. To jest bardzo ciekawe, słuchajcie, przyjaciele i państwo, bo człowiek, który się na tym nie zna specjalnie, to na niego to jest w ogóle. Okno mamy otwarte, to nic szkodliwego nie ma. Nowy temat. Nowy temat. Ekstra. I teraz co robimy z tymi nogami, które zostały? Jakby? Za chwilę. Najpierw wlotujemy R8. R1, R8. On sobie spokojnie przestygnie w międzyczasie. Mhm. Ja go tu umieszczam, wkładam i zaginam. Tak. I zaraz będę pokazywał, co z tymi nogami. Co z tymi nogami zrobimy? A mianowicie za chwilę, sekundkę. Tutaj jeszcze nic takiego, to jest łatwa robota. Dobra, i teraz tak, co należy zrobić z nogami, bo jak wiadomo, to jest źródło zwarcia. Mhm. To bierzemy sobie obcinaczki, wyginamy do góry i jedziemy. Obcinamy nadmiar drutu. I teraz zwarcie nam nie straszne, a drut może się jeszcze przydać do łączenia. Na przykład. Jak nam się na przykład, nie wiem, przegrzeje i urwie ścieżka, możemy ją naprawić łącząc z drutem. To jest bardzo, bardzo prosta metoda. 220 teraz. 220. Dobrze, mamy pierwsze ślady lutowania mamy za sobą. 220. 220. Zobacz, czy jest napisane 220. Który numer? R2, R9. Czyli zaginamy sobie najpierw tu, żeby nam wszystko weszło. R2. Ojej, a ja tu... O, jest R2. Dobra, ja wkładam tutaj za tego wuje, zaginam. I jedziemy... Już naszykowałem następny. Jeżeli zdarzy się, że się zwarcie zrobi, a przy blisko leżących elementach jest to możliwe, aczkolwiek nie robię, bo jest grot wyczyszczony, to należy wziąć odsysaczkę do cyny i przy jej pomocy zdjąć nadmiar. A teraz moje pytanie jeszcze. Co się dzieje w momencie, kiedy pomylimy miejsce na płytce? Można to bez problemu odlutować, jeszcze raz tak przylutować? Jeżeli się nie odpaliło płytki, to tak. W tym celu bierzemy sobie coś takiego, co się nazywa odsysaczka. Ja nie wiem, czy ja mam to na wierzchu. Ale spokojnie, to wszyscy... Taki specjalny lejek po polsku. No dobra, ale problem jest... Czy problemem jest, jak już zetniemy nogi i nie, bo to wtedy... Trzeba jedna osoba musi trzymać płytkę, najlepiej jak się ma te takie specjalne krokodylki, a drugą przy pomocy narzędzia tych, jak one, przepraszam, kombinerki wkładają w miejsce i dolutowują układ. Jasne. Co mamy tutaj? R9 miał być. Tak jest, R2, R9. R9. Lecimy po kolei, tak. Najgorzej jest w przypadku układu scalonego, bo układ scalony, jeżeli mamy przylutowany bez płytki, robimy na odważnego, ja przylutuję i co się będzie działo i przylutujemy źle, to możemy go przegrzać, a w rezultacie uszkodzić. Dlatego po to jest ta podkładka, że jak się pomylimy i włożymy źle, czy nam się uszkodzi układ w trakcie montażu, to zawsze możemy go wyjąć i włożyć nowy. No to jest ta podkładka. Bardzo, bardzo ciekawy, bardzo sprytny sposób. No dobra.
I też staramy się, żeby nie robić wielkich bąbli, bo to potem będzie niepołączone profesjonalnie i jest problem. I teraz. A jak długo musi schnąć taki podzespół? Kilka sekund. Już jest zimny. Zależy od, na moje oko, od ilości cyny, bo cyna, jak jest duży bąbel, dlatego mówię nie robić dużych bąbli, bo jak jest duży bąbel, to zasycha ciężej, jest gorący, tak? A jak to jest malutkie. Super, to no dzisiaj rzeczywiście Kuba ma prawdziwy warsztat. Warsztat pracy. Co mamy dalej? Zadaję pytanie. 22 kilo. 22 kilo. No to mamy już gotowe rezystory. O, ładnie przylutowane, obejrzana płytka pod kątem, czy zwarcia nie ma na płycie. No to teraz co robimy dalej? C, następne, czyli kondensatory. Co mamy? C29, 82. 80, o matko jedyno, czy tu jest napisane? 82 tak, jest napisane. Tutaj jest wartość napisana na tym malutkim czymś. Nie będzie widać w kamerze. Co mamy? Co to jest? C9 mam na początek. Dobra. Ja go tu wkładam. I znowu... Czekaj, czy to w ogóle jest w tym wypadku sens wypychać te nogi? Nie, nie ma sensu, bo się samo już trzyma. To takie małe, że plasterek. I w tym plasterku od razu dla porównania już tu na vlogu i blogu pokazywałem, ale tutaj w przypadku elektrolitów jest czarny pasek. On oznacza minus. Szary pasek. Tu w przypadku ceramicznych nie ma biegunów. Nie ma biegunowości. Jeżeli elektrolit podłączymy źle, to może nam wysadzić. Wystrzelić. Natomiast ten... Ten nie. Ten jest coś z nim nie tak, to pewnie się przepali i nic się złego nie stanie, ale jak mamy bombę taką, nie wiem, elektrolityczną 3-300 mikrofarady, to jak jest za małe, za duże napięcie albo, wiesz, pojemność nie taka... C9, a tak. C2 to tu. C2 i C9. Jeżeli pojemność jest niedobra, albo napięcie za wysokie, albo odwrotnie podłączone, to wata się może rozsypać po stole. Dobra. Bo tam jest wata w środku. A najczęściej to jest tylko wybrzuszeniem się kończy i na tym całe rozwalenie kondensatora. O, proszę bardzo, tak. Odcinamy nadmiar. Czekaj, czy ja tu nożami wejdę. To są małe elementy, to one schną w kilka sekund. Mhm. Jakbyśmy lutowali, nie wiem, w radiu, gdzie jest kondensator wielki. Tak jak mówię, już te mikropojemności są potężne, to by było już więcej, ale wolniej by schło. To teraz mamy oznaczenie 153. 153. Teraz muszę znowu poczytać, co my tu mamy. 475. No to ceramiczne kondensatory mamy wlutowane. Mamy tutaj. Mamy wszędzie pełno tych kondensatorów. Oczywiście płytka sprawdzona pod kątem zwarć, czy nie ma. Zawsze robię profilaktyczne takie badanie, czy płytka nie ma zwarcia. A teraz przechodzimy do wkładania kondensatorów elektrolitycznych. To będzie z mikro. Tak, wszystkie jest. Mikrofarady. Czyli pierwsze mamy 10. Tak. Mikrofaradów. I ten 10. Dziesiątka mikro. 10 mikro w skrócie. Czyli dyszkę na początek. Mamy 10. C5, C12. C5, C12. Moment. C5, C12 mam. I teraz tak, minus mamy, tak jak już mówiłem wcześniej, szarą linię. Na płycie jest plus zaznaczony, minus również, więc wkładamy go tu. I tu już nie trzeba zaginać, bo on się sam sobie już trzyma, bo on jest duży. Taka robota. Bardzo precyzyjna. Tu trzeba niestety trzeba zrobić, precyzją się wykazać w 100%.
bo jeden ruch jakiś taki niepewny już jest problem. Dobrze, to teraz niech to sobie wystygnie, bo to są większe piny, a wsadzimy kolejny. Co to było? C12? Tak, C12. C5, C12. C5, C12. No i standardowo... Dziesiątka. Tak, cały Dobra. Czas operujemy na dziesiątkę. Standardowo... Tak jest, pokazujemy na... Jeszcze raz. Czyli minus jest szary, dobrze mówię? Tak jest, minus jest szary i na płycie jest biały. Tak jest. Tak, i zaraz pokażemy. No, a przy okazji od razu widać, jak popatrzy się na płytę, zanim jeszcze dotknie się nóżki, że rzeczywiście plus z minusem mają tą samą pozycję na płycie. Tak jest. Bo jest krótszy, krótszy, dłuższy. Dłuższy, dłuższy. I w takim oto sposobem lutujemy kolejne kondensatory elektrolityczne. Proszę Państwa, mamy złożony układ, mamy tutaj kondensatory elektrolityczne, ceramiczne, rezystory. Pozostała nam dioda, dioda prastawnicza. Stop, kochanie, to teraz nam wszystkim powiedz, co to jest takiego i czym to się różni od normalnej diody, bo ja widzę, że na niej nie ma lampki. No właśnie, dioda LED, czyli dioda świecąca świeci, jak wiadomo, a ta dioda, którą mamy tutaj, przeznaczona jest głównie do zamiany, do prostowania, sama nazwa wskazuje, prostownicza, do prostowania prądu przemiennego na stałe. Wykorzystuje się ją najczęściej w mostkach prostowniczych, czyli w mostkach Greca, czyli jeżeli mamy transformator, to po transformatorze prostujemy napięcie, żeby było stałe, bo takie układy nie lubią przemiennego napięcia, a jej główną cechą jest możliwość przewodzenia prądu o dużym natężeniu. I teraz mała uwaga, którą też już pokazywałem w którymś z filmików. Mamy tutaj kreskę szarą. Kreska szara oznacza kierunek ujemny. Tak jest. Zaginamy. No piątka z plusem generalnie. No właśnie. I mamy białą kreskę tutaj na schemacie, to wkładamy. O, żeby było tak bardziej w klimacie lutowania, to szary pasek. Szary pasek. Na świadectwie, brawo. Czyli ujemny. Zadymiony pasek. Dobrze. O nie. Dobrze. Kurczę, szary to ujemny. Szary. Nie. Czerwony też nie, bo czerwony też nie, bo czarny spalony. Czerwone poparzenie. Czarny pas. W karate. O, to dostałeś czarny pas na świadectwo. Brawo. Brawo dla Kuba naprawia. Proszę Państwa. Jest to świetne. I teraz tak, to sobie wystudzi się w międzyczasie, a my włożymy tutaj już jedno, przelutowałem, żeby pokazać, jak to tutaj wygląda. Zrobimy sobie takie złącza, którymi możemy potem, do których możemy przymocować przewody za pomocą wsuwek. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie i nie powiem, że może się to nam przydać, bo takie przewody można kupić, a jest to prostsze niż wsadzanie przewodu, potem obrabianie. Prostsze jest takie robienie, taka robota właśnie. No i proszę Państwa, mamy zmontowany układ. To teraz nie pozostaje nam nic innego, jak włożyć wzmacniacz. Przedwzmacniacz. I teraz tak, tak jak już mówiłem na początku, mamy tutaj wyszczerbienie, mamy tutaj ten schodek. I tak samo w układzie też będzie tutaj ten schodek. Może być kropka z tej strony. Kropka oznacza również pierwszą nogę i teraz równo trzeba włożyć w tą podstawkę. Podstawka bardzo duże ułatwienie, bo jeżeli coś nam się uszkodzi, to możemy bez problemu wymienić. Ale jak to się... O! No i układ mamy. Gotowy. Gotowy. No to teraz tylko musimy jeszcze dorzucić do tego dorzucić zasilacz. Zrobić obudowę. I zrobimy obudowę. Obudowę. Tak jest. No dobra, to bierzemy się dalej do roboty. Teraz, kiedy układ już mamy gotowy, patrzymy, co jest w obudowie. Otwieramy tak folię. Ojej, duże zbliżenie. I zobaczymy, co się dzieje w środku. Mamy cztery podkładki. Podkładki, rozumiem, są, żeby przyczepić.
Tylko, że trzeba będzie rozwiercić otwory na śruby, bo nie ma. Niektórych są, niektórych nie ma. Jak to? No... dobra. To już potem. Ale mamy cztery śruby i cztery podkładki i tu mówię do założenia płyty. Zobaczymy, czy ona pasuje. Sądzę. Pasuje? No, na dwóch będzie się trzymać, bo tu nie ma. Rewelacja. Ale to możemy zrobić jeszcze inaczej i dosztukujemy sobie te podkładki. No właśnie. Dwa. Przykleimy je po prostu. No właśnie. I zrobimy. Tak, żeby o, się teraz trzymało. Będzie ładnie. I teraz będzie gitara. No ale to wszystko, To wszystko zrobimy sobie, jak już będziemy mieli wzmacniacz. Znaczy, zasilacz. Zasilacz. Teraz, kiedy nasz przedwzmacniacz mamy gotowy, o, pokażę jeszcze raz tutaj. Teraz musimy zabrać się za pudełko. Pudełko, tak jak pokazywaliśmy, mamy już tutaj. Ja odkręcę, bo tu przymierzałem śrubę do wkręcenia naszego, do zamocowania naszego przedwzmacniacza. To teraz tak, przy pomocy wiertarki, albo wkrętarki, albo nie wiem czego, nawet furkadła, co tam mamy pod ręką, rozwiercamy otwory w obudowie na wtyki cinch. Pamiętajmy i zasilające. Pamiętajmy o tym, żeby to było proste, dlatego wyrysowałem tu sobie linie pomocnicze przy pomocy śrubokręta i z linijką i zabieramy się do roboty. Proszę Państwa, mam już przedwzmacniacz złożony, tak jak pokazywałem już wcześniej. Pokazywaliśmy. A ja teraz zajmę się sprawą wykończeniową. A mianowicie mam to pudełko. Tu już sobie porozwiercałem otwory, jak widać, i powkręcałem gniazda. Już tego nie pokazywałem, tu nie wyszło, ale to przeznaczę jako otwory wentylacyjne, więc tu się akurat nic nie zmarnuje. Nabyłem zasilacz 12-woltowy. Taki jak powinien być. No i teraz co? Lutujemy w takim razie. Zaczynamy od zasilania. Wezmę tak, o, żeby było widać wszystko ładnie. Lutownica już nam się grzeje. Sprawdzi, o, już jest. Dobrze, i teraz tak. Ja szybko zacynuję te druty. I teraz tak, na płytce jest pokazane co i jak, więc wpinamy według płytki. Plus, wpinamy, plus jest zawsze biały powinien być, więc tak go podłączymy. Wezmę na chwilę przewód, wyprowadzę z tunelu. Dobra, i minusik. Minusik też podłączam tutaj obok. Można zrobić na złącza, ale w tym wypadku chcę zrobić takie lutowane. Zaraz pokażę co i jak. O. Proszę bardzo, już pokazuję, tylko muszę wprowadzić kabel do tunelu, który zrobiłem. O. No. I teraz mogę pokazać, że tu mam wlutowane przewody. To teraz zabieramy się za podłączanie wejścia i wyjścia. Do wejścia i wyjścia dałem złącza cinch. A więc tak, plus. To będzie wyjściowe. Czyli bierzemy sobie plusidło. Tutaj. Dobra, a minusik leci po drugim bolcu.
Dobra. Teraz tu puszczę przewody. O, tu jest akurat przygotowane miejsce na kabelki. Dobra. Tak samo podłączamy drugi cinch. No. I tak przygotowane, proszę Państwa, gniazda cinch mamy, to teraz musimy przymocować płytkę albo na jakąś śrubkę, albo na jakieś, albo na klej tutaj na gorąco, to już kombinacja dowolna. Składamy obudowę i sprawdzamy, czy to rzeczywiście wszystko działa. A jeszcze zapomniałem, jak sprawdzić, czy dobrze przylutowaliśmy cincze i czy one są sprawne. Bierzemy omomierz, przełączamy sobie multimetr na omy, sprawdzamy, czy działa przez zwarcie. I teraz tak, wkładamy jedną sondę miernika do środka, drugą przykładamy tutaj do wyprowadzenia, gdzie było przylutowane, i jak widać się porusza, czyli nasz cinch jest sprawny. Teraz odszukujemy sobie na płycie kolor przewodu i dotykamy do koloru przewodu na płycie i sprawdzamy. O, ja pokażę. Rusza się, to znaczy, że jest dobrze. Tak samo sprawdzamy masę. Dokładamy tutaj, sprawdzamy najpierw na blaszce. Jest. Ok, i sprawdzamy tu. Tutaj na płycie. Wszystko jest, czyli nasze cincze są dobrze przylutowane. Wzmacniacz działa jak marzenie. Udało się, nawet go nie widać, jest taki malutki. Tak pięknie żeśmy tutaj ogarnęli temat. Super! Nie można przygłośnić i naprawdę zepsuć popołudnie sąsiadom. Więc jest super. Napraw to jest najsolidniejsza firma na świecie.